Naszym gościem jest Jakub Małecki, autor powieści Dygot. Czy podoba ci się to określenie, że to jest powieść sytuująca się po stronie realizmu magicznego? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludziom pisującym o literaturze jest czasami łatwiej sobie w jakiś sposób ją zaszufladkować czy skategoryzować. Natomiast no, ja nie do końca widzę sens w czymś takim, bo ten realizm magiczny jest tam na tyle umowny i na tyle interpretacyjny. Każdy może sobie to samemu jakby stwierdzić, czy to jest rzeczywiście jakaś tam, powiedzmy, śladowa magia, czy to jest czysta taka rzeczywistość. I ja bym takiego określenia najchętniej nie widział w tych omówieniach czy w jakichś tam recenzjach, no ale rozumiem, że tak pewne osoby to postrzegają. Natomiast zawsze mnie interesowało coś więcej niż rzeczywistość, może nie dużo więcej, ale jednak coś więcej i ja się tego absolutnie nie wstydzę, ani jakichś tam swoich związków, korzeni z fantastyką, bo to mi umożliwiło no, tak naprawdę całe to pisanie. Twoi koledzy po piórze właściwie już wszyscy odchodzą trochę od pisania fantastyki. Mówisz, że nie wstydzisz się tych korzeni, ale chcesz zostać takim rdzennym autorem fantastyki, czy w ogóle to dla ciebie takie określenia nie mają większego znaczenia? Ja rdzennym autorem fantastyki tak naprawdę nigdy nie byłem. W tym sensie, że nigdy nie pisałem space oper, czy jakichś powieści o statkach kosmicznych, o smokach i tak dalej. To zawsze były historie obyczajowe z jakimś tam wątkiem nadrealnym, ale ta fantastyka była na takim śladowym poziomie w tych książkach. Natomiast też nie do końca uważam, że na przykład tacy pisarze, o których ty wspomniałeś, czy tam Twardoch, czy Orbitowski, czy Witrzostak, że oni się jakoś wielce teraz odwrócili, bo przecież Twardoch w powieści swojej sprzed 5 lat w Przemienieniu to była zupełnie czysta powieść sensacyjna, a teraz ma książkę, w której narratorem jest smok, tak? Czyli jakby on wcale, ten kierunek nie jest taki jednoznaczny. Myślę, że my wszyscy, jeżeli można w ogóle mówić o jakimś tam ogóle, to kierujemy się jakimiś takimi swoimi zainteresowaniami i pasjami i one gdzieś tam czasami zdryfują w jedną stronę i czasami w drugą. I wyznaczanie jakichś takich ścisłych trendów, że ten odszedł i już teraz będzie nasz, mainstreamowy i będziemy mogli o nim pisać w wysokonakładowych tygodnikach, jest myślę trochę nietrafione, bo to nigdy nie wiadomo, co każdemu z nas przyjdzie do głowy.